Fani do dzisiaj odwiedzają jego grób. W sieci jednak pojawiło się zdjęcie, które ukazuje, że ktoś zdewastował miejsce pochówku Polaka. Grób wielkiego Polaka zdewastowano dzień przed rocznicą jego 91 urodzin. W sieci pojawiło się zdjęcie, ukazujące wandalski znak. Żona zmarłego artysty zgłosiła już sprawę policji. Katowicka policja potwierdziła informację o tym, że grób Kazimierza Kudzy został niedawno zdewastowany. Akt wandalizmu zauważyła wdowa po artyście, która przyszła 14 lutego, żeby złożyć kwiaty i zapalić znicz w miejscu, w którym pochowano polskiego reżysera. W sieci pojawiło się również zdjęcie, na którym widać uszkodzony pomnik. Grób Kazimierza Kudzy został zdewastowany. Grób wielkiego artysty często staje się miejscem kultu. Wystarczy przespacerować się po Powązkach, gdzie pochowano wielu polskich pisarzy i aktorów. Tęskniące za swoimi idolami osoby co roku zostawiają znicze na grobach Marka Chłaski czy Zdzisława Maklakiewicza, chociaż nie są z nimi spokrewnione. O spotkaniach nad grobem Jima Morrisona krążą już natomiast legendy. Niektórzy jednak w żaden sposób nie potrafią uszanować pamięci o zmarłych i dopuszczają się aktów wandalizmu. Żona polskiego reżysera chciała zapalić znicze w miejscu pochówku męża, gdy zobaczyła, że grób został zdewastowany. Przy pomocy ostrego narzędzia, ktoś porysował płytę nagrobka Kazimierza Kudzy. Wandal wyrył na pomniku krzyż. O zajściu poinformowano już katowickie służby bezpieczeństwa. Na miejscu prowadzone były czynności, Inne oględziny. Doszło do zniszczenia, poprzez zarysowanie ostrym narzędziem, płyty nagrobka. Czas zniszczenia obliczany jest od listopada ubiegłego roku do dnia wczorajszego, kiedy ujawniła je rodzina, powiedziała młodsza aspirant, Agnieszka Żyłka. Dzisiaj grzeje, 1,2 wioski doszczętnie zniszczone, co najmniej 30 osób nie żyje. Dramatyczne wiadomości 2. Dramat Dawida Kubackiego. Pilne oświadczenie Mamusza do fanów i mediów, było naprawdę źle. Fakt, że grób został zniszczony, jest jeszcze smutniejszy ze względu na okoliczności. Dzisiaj mija rocznica 91. urodzin Kazimierza Kudzy. Polski reżyser filmowy i teatralny był współzałożycielem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Zasłynął dzięki takim filmom jak Sól Ziemi Czarnej, Perłę w Koronie oraz Paciorki Jednego Różańca. Najlepsze newsy dnia. Źródło, Onet. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.